tłuszcz wszystkim kojarzy się z czymś złym, z nadwagą, otyłością. Ale oczywiście nic nie jest czarno-białe, w związku z tym w naszym organizmie jest kilka rodzajów tłuszczu. Mamy tłuszcz żółty, który rzeczywiście odpowiada za naszą otyłość, ale mamy też tłuszcz brązowy, który jest wysokoenergetyczny. Z niego dużo łatwiej jest wyciągnąć energię do życia. On też, jeżeli jest go więcej, podnosi nam podstawową przemianę materii, ogrzewa nasz organizm. Żeby zamienić sobie ten żółty na brązowy, oczywiście, jak domyślacie się, trzeba ćwiczyć. Tylko w trakcie ćwiczeń możemy doprowadzić do właśnie takiej zmiany, czyli zwiększamy przemianę materii, bardziej się grzejemy, mając więcej tłuszczu brązowego. Z natury mają go więcej dzieci, kobiety i ci, którzy mają więcej mięśni. Ćwiczymy. Października będziemy dla Was nadawać ze Stadionu Narodowego. Ale czemu? Zapraszamy na 5. Kongres Żywieniowy. Dieta dla zdrowia i planety.